Po meczu w Gdyni trener PGG KS-u Bełchatów Kamil Kiereś powiedział: zdawaliśmy sobie sprawę, jaki ciężar gatunkowy ma to spotkanie. Wiedzieliśmy, że jedziemy do zespołu, który rozgrywa u siebie bardzo dobre spotkania. Jechaliśmy z zamiarem zdobycia 3 punktów i mówiliśmy wewnątrz drużyny o tym bardzo głośno. Nie jesteśmy więc zadowoleni do końca z remisu, ale musimy uszanować ten punkt. Teraz o awansie zadecydują punkty zdobyte w następnych meczach i na tym musimy się skupić. Najbliższy mecz PGG KS Bełchatów zagra już 3 maja. Rywalem będzie drużyna GKS-u Tychy.